Witam w kolejnym poradniku. Dzisiaj będziemy tworzyć perkusję do muzyki psychodeliczny trans. Linię basu ze stopą zrobiłem już we wcześniejszym poradniku, więc jeżeli nie widzieliście, to możecie ją znaleźć na moim kanale. A dzisiaj zajmiemy się perkusją. W tym celu będziemy potrzebować trzy sample, mianowicie zamknięty hat, otwarty hat oraz werbel. I dzięki tym trzem samplom stworzymy bardzo fajną, szybką, dynamiczną perkusję. A może teraz przesłuchajmy to, co stopę z basem. Tempo 145, możecie zrobić to wolniej lub jeszcze szybciej. Wszystko zależy od was. Ok, zacznijmy od zamkniętego hata. Ten sample kładziemy w każdym okienku sekwencera. Możemy przejść do piano roll i pobawić się dynamiką, albo po prostu wyciszyć troszeczkę ten sample. Jest zdecydowanie za cicho. I na przykład dwa z nich. Zrobić nieco głośniej. Postawmy to w naszej sekwencji, odsłuchajmy całość. Podgłośmy jeszcze. Dobra. Teraz przejdźmy do otwartego hata, którego postawimy co 4 kroki. Przesuniemy o 2 w prawo. Postawmy go w playliście, odsłuchajmy. No tutaj myślę, że ten sample wymaga nieco pracy nad sobą. On jest na 4 kanale w mikserze, więc otworzę sobie tu korektor i sprawdzę, jak wygląda spektrum. Widzicie, że ten sample zaczyna grać mniej więcej tutaj od 1000-1300 Hz. Reszta tych częstotliwości niskich nie jest mi potrzebna, dlatego wybiorę sobie rodzaj filtra high pass, czyli filtr górnoprzepustowy. I będę wycinał zbędne częstotliwości. Tutaj troszeczkę za wysoko. Myślę, że gdzieś w okolicach 800 Hz możemy zacząć odcinać takim niezbyt stromym filtrem umiarkowanym. Posłuchajmy. Jest lepiej, natomiast według mnie ten sample jeszcze jest troszeczkę za długi, więc tutaj opcja out. Skrócimy troszeczkę jego wybrzmiewanie, jego ogon. Spróbujmy mniej więcej w ten sposób. Myślę, że tyle wystarczy, już się fajnie to wszystko razem zgrywa. No to teraz werbel. Werbel stawiamy co 8 kroków, przesuwamy o 4 w prawo i kładziemy w playliście, odsłuchujemy całość. Myślę, że sample jest odpowiedni, natomiast troszeczkę zbyt sucho tutaj się wkleja. Więc również sprawdzę, jak to wygląda w korektorze. Też możemy sobie odciąć ten dół niepotrzebny, który
bez odcięcia sprawi, że będą nam się gromadzić jakieś niskie częstotliwości, które spowodują potem taki mulisty odsłuch, którego nie chcę. Myślę, że takie ustawienie będzie odpowiednie. Troszeczkę tym podbiciem u góry rozjaśnimy sobie to brzmienie. Natomiast całość podkreślę jeszcze pogłosem. Odetnę troszeczkę dolnych części tego pogłosu. Poszerzę sobie obraz stereo tego pogłosu, żeby zabrzmiał ten werbel dosyć przestrzennie. Posłuchajmy. Cóż, ja myślę, że jest bardzo fajnie. Troszeczkę za dużo tego reverbu, więc ja go sobie troszeczkę tutaj na całym kanale odetnę, jego jakby natężenie. To był taki prosty poradnik, jak zrobić perkusję do linii basu oraz stopy, który poradnik wcześniej zrobiłem. I w przyszłości ten sam projekt będziemy rozwijać. Dodamy tu jakieś lidy, tutaj transowe efekty i różne inne ciekawe rzeczy, także możecie subskrybować mój kanał oraz zapraszam do komentarzy i śledzenia kolejnych filmików. Dzięki za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia.